Idziemy. Tu ktoś mnie pytał o coś, co mnie tu pytał. E4, E6. D4, D5. O! H4. Gambit Szatara. Pisze się Hatarda, a musi chyba Szatara. Tego D tam Francuzi niepotrzebnie mają. Niektórzy nazywają też Alohina. Tu lepiej nie brać. Lepiej nie brać. Lepiej zagrać nawet nie C5, bo na C5 skoczek będzie szedł na B5. To nie jest dobre. Ale trzeba grać jakieś wariackie F6. A po co grać jakieś wariackie F6? Skoro nie wiemy, co po tym grać. Pozycja taka jest, no ona jest lepsza dla czarnych. Kto gra francuską, to ten wariant jest lepszy dla czarnych. Czyli nawet nie C5, tylko zacząć od A6, ja proponuję. Zacząć od A6 i tu, no biały, co ten biały biedny może? No hetman G4 taki ruch jest tylko. A na hetman G4 można tego hetmana wygonić. Po hetman G3 zagrać G6 i tych czarnych pól nie puszczamy. Nie puszczamy. Dobrze, natomiast przyjęcie piona jest niebezpieczne, bo tu będą ofiary na D5. Przykładowo skoczek H3, hetman E7, skoczek F4, skoczek C6 i będą ofiary. To pokazuje taką typową ofiarę. Szczęśliwie ta pozycja jest bardzo dobra. Dla czarnych czarny się wybronił. Wisi koń. Wisi hetman. Hetman bije D5. Tej wieży z narożnika nie jest dobrze brać. Bo pozycja jest lekko wariacka. Hetman H8. Jest tu taki szachin szach. I gdyby król mógł zrobić roszadę, to byłoby nieźle. Ale tu król nie ma gdzie iść. Na D2 źle. Goniec F5. I wchodzą jak w masło. Czy są jakieś pytania do tego? Czy ktoś ma jakieś pytania? No dobrze.